Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w kolejną niedzielę okresu zwykłego. Wstrząsnęło mną dzisiaj to stwierdzenie złego ducha, że Bóg jest tym, który chce nas zgubić. To znaczy ten obraz Boga, który ma zły duch, jako tego, który gubi, jest przerażający. To stwierdzenie w kierunku Jezusa, po co przyszedłeś, po to, by nas zgubić, pokazuje wszystkich tych, którzy mają jakiś wykrzywiony obraz Pana Boga. Bóg, który jawi się jako zły. Bóg, który jawi się jako ten, który niszczy, który wpływa destrukcyjnie na człowieka, który ogranicza człowieka, który gubi człowieka. To jest obraz, który ma zły duch. Więc dzisiaj Ewangelia jakby chce nam zweryfikować ten obraz Pana Boga w nas. Jeżeli w jakiejkolwiek przestrzeni Bóg się nam jawi jako ten, który chce nas zgubić, to musimy wiedzieć, że to jest fałszywy obraz Boga. Że ten obraz nam podpowiada zły duch. W każdej przestrzeni naszego życia, w której Bóg się nam objawia jako ten, który nas ogranicza, który nas chce zgubić, który nas chce prześladować, który nam nie pozwala na szczęście, który nie pozwala nam kochać, który nie pozwala, czy grozi nam, czy jakkolwiek, to jest obraz, który podpowiada nam zły duch. Bóg taki nie jest. Bóg jest pełnią miłości. Zobaczcie, jaki na przykład zafałszowany obraz Pana Boga mamy choćby w religiach wschodu, gdzie ten symbol yin-yang oznacza, może znacie to kółeczko, w którym biało-czarne, w którym walczą te dwie siły i w tej części białej jest kropka czarna i w tej czarnej jest kropka biała. Ja przez wiele lat uprawiając sporty walki, taekwondo, które zresztą we fladze Korei ma właśnie ten znak yin-yang, kłaniając się przez lata do tego znaku, i wyznając jakby no, tę ideę równowagi sił w kosmosie i tego, że w każdym dobru jest coś złego i w każdym złu jest coś dobrego, co oznaczają właśnie te kropki czarna w białej i biała w czarnej, w jakiś sposób też wykrzywiałem obraz tego, kto włada światem, kosmosem, wszechświatem. Bo przecież w naszym Bogu nie ma krzty zła, nie ma kropli zła i tak samo w złym duchu nie ma dobra. Dlatego słuchajcie, każdy obraz, który jest inny niż to, że Bóg jest pełnią miłości i to, że Bóg jest w pełni zwycięzcą nad złem, jest obrazem zafałszowanym i obrazem, który podpowiada nam zły duch. Dzisiaj Ewangelia nas z tego leczy i uzdrawia, dlatego życzę Wam radości w tę niedzielę. I niech na to odkrywanie prawdziwego i pięknego obrazu Boga miłości, Boga, który kocha nas ponad wszystko i zwycięża wszelkie zło, niech nas błogosławi właśnie ten Bóg w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Bogiem. Dobrej niedzieli.